No tutaj mamy doświadczonego zawodnika. 8 walk, 6 wygranych, 2 przegrane. Człowiek, który daje z siebie w oktagonie absolutnie wszystko, więc jutro jestem przekonany, że walka z Kasiuszem będzie czymś, co wszyscy zapamiętamy na długo, a będzie to walka bokserska w małych rękawicach. Tutaj również 3 rundy po 3 minuty. Księżniczkę znają oczywiście wszyscy fani freakfightów w Polsce. Poziom sportowy jego, jak na freakfight, jest naprawdę bardzo wysoki. Jeśli przegrywał, to jedynie z zawodowym zawodnikiem, choć teraz twierdzi, że z youtuberem Michałem Pasternakiem oraz Zarabem, który niegdyś był uznawany za najlepszego freakfightera w Polsce. A teraz przed nim najlepszy boksersko freakfighter w Polsce. A jest nim. Do jutra! Jest nim do jutra, znaczy samozwańczy! No właśnie, a jest nim Kasiusz Don Casio Życiński! Zobaczymy, jak Casio podniósł się po tej przegranej, choć twierdzi, że to było no contest z Dominikiem Zadorą. Z tego co wiem, nigdy tak ciężko nie trenował w życiu. Zdania są podzielone, ale myślę, że ten konflikt, który jest pomiędzy Księżniczką a Don Casio, tylko zaogni to, czego doświadczymy jutro podczas gali Prime 6 Premium. I pytanie teraz, niedługo zapytam Kasiusza, czy jutro legendarny trener Marek Chrobak będzie w narożniku i czy będzie Hollywood. No właśnie, to co, będzie Hollywood jutro? Kasiusz, będzie jutro Hollywood? Będzie deklasacja. Będzie deklasacja.